Polska, gra edukacyjna, od Kapitana Nauki, wydawnictwo Edgard. Zasady przykładowa, rozgrywka. Mamy tu rozłożoną planszę i tu obok mamy rozłożony plakat. No i dwie talie kart. Karty takie białe, się z poleceniem się wtasowywało tu, to są karty z białe z poleceniem, ewentualnie z rysuneczkami, tu są karty quizowe. Zaczynamy tutaj, przy starcie, mamy przejść Polskę, dojść do mety, ale na start możemy, dokładnie na te pole możemy wejść dopiero wtedy, gdy wrzucimy 6 lub 1. Ja wrzuciłem 6, więc miałbym prawo już, już wejść na, na tor. I teraz tak, kiedy w mojej kolejce wyrzucę pole białe, i z tego pola jest czałeczka, no to mam prawo przejść z automatu na, na dalsze miejsce. Czasami się cofnąć, na przykład tutaj było cofanie. Potem, jeśli wyrzucę niebieskie, no to biorę kartę i tutaj mogę przyspieszyć, mogę się cofnąć, mogę przyspieszyć konkurenta. Więc tu są różne takie polecenia, generalnie z ruchem pionka. Ale mogę z niebieskiego też trafić na kartę niebieską, taką z rysuneczkami trzema. I wtedy ją wkładę tak, żeby wszyscy gracze widzieli. Kto pierwszy wskaże chociaż jeden z tych obiektów, ten otrzymuje dwa ruchy do przodu więc to nie muszę być ja. Te obiekty będą pokazane dookoła granic Polski, dookoła obrysu. Nie, nie, nie w środku. Ewentualnie można grać w wariantem, że wskazujemy któryś z tych obrazków, ale wskazujemy tutaj, na, na plakacie. I tutaj one będą już generalnie na mapie Polski. I to jest drugie, możliwość z niebieskiego pola. I wtedy oczywiście jak, jak się przesuwam te, powiedzmy, że byłby to ten biały, przesuwałby się o dwa pola i jakby trafił, trafił akurat na, na, żół, na białe, ale jakby trafił na niebieskie to nie ciągnie kolejny raz karty, czy jakby trafił na czerwone to nie ciągnie kolejny raz, dopiero przy swojej kolejce będzie, będzie wykonywał rzut i, i się przesuwał. Że wtedy y, y, korzysta z danego pola, gdy wyrzuci odpowiednią ilość oczek, się przesunie. Nie po, po przesunięciu się z karty. Wtedy pole nie, nie, nie obowiązuje i nie, nie ciągniemy tej odpowiedniej karty z danego pola. Więc to są niebieskie. Czerwone, jeszcze ja bym stał na czerwonym. Czerwone to mamy pytania quizowe. Pytania są bardzo ciekawe, to jest duży plus tej gry, że te, że te pytania są bardzo interesujące. Przyznam, że, że wielu rzeczy nie wiedziałem o, o Polsce, które tutaj opisują. To są naprawdę takie ciekawostki. I tutaj wygląda tak, że jak stanę ja na polu czerwonym, to tą kartę ciągnie następna osoba według, według kolejki i ona mi czyta pytanie. Bo oczywiście nie mogę sobie sam czytać, bo tu mam odpowiedzi zaznaczone. I też drugi wariant gry z plakatem, tak jak do niebieskich, że wskazanie na przykład danej, danej odpowiedzi miejsca na, tutaj na tym plakacie na mapie Polski. Więc też możemy grać ten wariant z plakatem dla czerwonych kart. I tak, tak. To, aha, i y, od, gdy odpowiem poprawnie, y, to się przesuwam do przodu. Gdy y, o, y, odpowiem o jedno pole do przodu, gdy y, y, odpowiem źle na pytanie quizowe, to się cofam jedno pole. Y, więc tutaj też możemy się cofnąć w przypadku błędnej odpowiedzi. Y, wygrywa osoba, która oczywiście dotrze jako pierwsza na, na metę. Można grać. W ten sposób, że, że czekać na innych, dalej się bawić w, w quiz, bo to jest gra edukacyjna przecież, żeby, i żeby wszyscy dotarli. No ale generalnie wygrywa ten, który pierwszy dotrze dokładnie, dokładnie tutaj na, na te pole z metą, to, to wygrywa grę. Jest jeszcze drużynowy wariant. Wykorzystamy z tego lub, lub z tego do, do wyboru. Ustalamy sobie jakiś tam limit na 15 wyzwań. Wykładamy daną kartę jednocześnie. Kto pierwszy zna odpowiedź, ten wskazuje. ten odpowiada i wskazuje. I wtedy, kto, kto zdobędzie więcej punktów, dana, dana, dana drużyna z iluś tam wybranych, na przykład 15 wyzwań z kart. To jest taki wariant dla, dla drużyny. Już bez, bez pionków. No. Taka, taka gra kwi, quizowa z planszą. Na przesuwanie z białych do tyłu, do przodu lub z konkurenta. Czerwona talia z czerwonych, pytania quizowe, czy ta następna osoba z niebieskiego, albo na białym tle informacje odnośnie ruchu, przód, tył, wsuwanie konkurenta, albo ten, albo rysuneczki. Rysuneczki pokazujemy dla wszystkich, kto pierwszy odgadnie, znaczy wskaże, ten, dostaje dwa, dwa, dwa pola do przodu. O. Polska gra edukacyjna. Dzięki.